No weź, Rafał, nakręć coś. Czym? No czym? No kurna, pistoletem. To już jedzie, bo... Piękniemy tutaj coś dłuższego. Sama Ukraina. Następna. Tutaj Lora. Tutaj coś dłuższego. Następna Lora. Tutaj paliwo. Komentujcie tam, chłopaki. Paliwko, paliwo. Nagrywanie idzie, komentujcie. Następna Lora, paliwo. Dużo tu mówić, same czołgi na Ukrainie. Czołgi, czołgi. Tutaj to nie wiadomo co, ale tu... Sam konik. Ile jesteśmy przed granicą? No tam zaczęło się około 6 km. Tutaj mamy 4 jeszcze. Tak więc to korek jest. Dwie pod sobą lory. 3. 4. No tu chwila jakaś przerwy. Chyba nie ruszają się, bo może pauzę kręcą, ale... Tu jest parka. Nie, tutaj jest jakaś koparka. Ale paliwo. I paliwo. Paliwo i paliwo. Tu konwojują to. No to jest Niemiec kupiony samochód, bo na starych numerach, o. RT Tarnobrzeg stał nawet. Paliwo, paliwo, znowu paliwo. Cztery. Cztery cysterny. No to jest, wszystko to jest paliwo. Kombajny. Patrz, autobusy. Znowu paliwo. Patrz. Rozpuszczają. I paliwo. Mi to pokazuje w prawo, nie wiem, w lewo. No trzeba by się chyba coś zatrzymać. O, są chłopaki, to już nasi. Dobra. Dobry! Jedziemy z pomocą, panowie. Tak? Dobra. Czy na prawo? No jest. Nie pod samą granicę. No tam cię nie puszczę dalej. Nawrotka. Nie przeszły. Na koniec kolejki. A tak wygląda samo przejście. Jesteśmy gdzieś 500 metrów od granicy. Dyżur na przejściu w Medyce, dzisiaj pełni Sandomierz. Przyjechało nas 8 osób, tutaj jest kolejne 8 osób. Jest godzina, która po pierwszej mocno, nie? Czy druga? No pierwsza 13. Pierwsza 13. Edek, ze dwa słowa dla kanału. Pozdrawiamy wszystkich z granicy, z Medyki. Jesteśmy twardzi, będziemy tutaj stać ile trzeba. Wspieramy chłopaków dzisiaj, tak? Tak jest, wspieramy chłopaków tu z Medyki. Każdy pojechał trochę odpocząć, ale my tutaj będziemy ich tutaj wspierać do samego rana, albo nawet i do południa. Tak więc pozdrawiamy i czekamy tutaj na resztę ekipy z Sandomierza. Tak, jadą chłopaki drugim busem, mają być na rano, nie? Tutaj to już powinni być. Tak więc czekamy. Czekamy. Rozwidnia się. W nocy było w miarę spokojnie. A teraz jest coraz większe natężenie ruchu. Osobówki są puszczane objazdem. Policja cały czas jest w pobliżu. 2-3 radiowozy. Jest
ostatnio tak było. Jest państwowy, tak, że można tam wejść, jak tak na drogę państwową. A tak wszystkie reszta są państwowe. To co oni pierdolą, że wszystko prywatne? A gdzie, jakie prywatne? To jest wszystko. No to jak ja w państwowej firmie robię? Nie mają żadnych pretensji. No auto jedzie na mój. To jakie właśnie tam były. No dobra, ale na tej chwili jedzą auto, to nie wiem, że poproszę was, niechaj tutaj pan jedzie na wojnę, zawezę auto na wojnę. A jeden godzinę tak niechaj będzie, niechaj jedzie. No jak wy wyrażacie, ukraińska strona wyraża zgodę przewoźników, to my puścimy, żeby nie było problemu, że my robimy jakieś te. No to je na wojnę, niechaj chłopaki jedzie. No to dobra, jak chłopaki wasze mówią, że dobrze, to my nie jesteśmy wariaty, my chcemy was też puścić. No proszę pana, nie zarzucam. Zrobiliśmy porządnie, wczoraj przyjechali, pogadali. Ale ja wam rzeczy powiedziałem, ja nie jestem między waszymi uwagami. Właśnie, gadaliśmy z naszymi kierowcami. Oni stoją tutaj kurwa parę sutek to i mówią, że umijają. Proszę pana, pokazaliśmy dokumenty, ja rozumiem. Wszystko, bo to naprawdę jedzie no nie na jakiś biznes. No. Jak koledzy wasi mówią, że puścić, to puścić. No dwa, tylko ty jakaś, no naprawdę, to zależy od waszej opaki. Jak się opaki wasze zgadzają, to będzie no. Wszystko, no zgadzają się. Daję swoje. Szczęśliwy z Bogiem na wodzie. Ja dopuszczają ich tylko, żeby za 10 minut ten tir puszczać normalnie, nie? A która jest godzina? Za 10. Dobra. No to ten niech jedzie, a... A godzinę normalnie puszczamy. Tak. A co godzinę zostaje puszczany jeden samochód w jedną stronę, jedna ciężarówka w drugą stronę. Straż Ochrony Kolei oczywiście pilnują torów, bardzo boją się jakiejś prowokacji. Z tyłu za wałami widzimy kilkanaście torów, tam są już jakieś wagony. W miarę spokojnie. Teraz dojechała druga ekipa z Sandomierza.
to jest rano wyjechał. Ta wagona. Weźcie tam chłopcy, bo myślcie, bo tam na sobotę, niedziela tam być jakoś. Mają już to osobowo. Już mają. Kto? Pogadaj z panem Romanem. Pan Roman nas nie interesuje. Nas interesuje od nas codziennie, żeby wyjechało już po 4-5 osób. Żebyśmy tu byli cały czas. O to nam chodzi. Jak zaczęliśmy, ciągło to jak najdłużej, żeby była ciągłość. Bo to jak pójdzie w media, potem zrobimy za tydzień, że tydzień czasu już tu jesteśmy, żeby też Polskę, żeby ruszyć, żeby też się dołączali do tego. Udaję.